Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Trzeba mieć niezwykle silną, to znaczy głęboką wiarę, żeby w czasie doświadczeń wytrwać przy Panu Bogu. Przypomnijmy sobie sytuację, jak nas oszukano. Myśmy komuś zaufali, a ten ktoś wystawił nas do wiatru, ośmieszył, zlekceważył. Poczuliśmy się bardzo źle, niepotrzebni nikomu, zarówno ludziom, jak i Panu Bogu, nieważni dla nikogo. Jakie to jest bardzo trudne, traumatyczne doświadczenie. I pewne wydarzenia mogły sprawić, że odsunęliśmy się od pewnych osób, od wspólnot, od tych, z którymi żyliśmy ileś tam lat razem. Odsunęliśmy się od tych, których uznawaliśmy za przyjaciół. Ewangelia mówi o trzęsieniach ziemi, o wojnach, o przewrotach. I to się dokonuje w nas i wokół, ale troszkę w innym wymiarze. Zobaczmy, jak ważne dla naszego życia są te wstrząsy wewnętrzne. Kiedy człowiek w jakimś momencie budzi się ze snu. To Demello mówił w jednej ze swoich książek, że generalnie rzecz biorąc, my żyjemy we śnie i od czasu do czasu się budzimy, jak są rekolekcje, jak przeżywamy na przykład spowiedź, która będzie dla nas ważnym takim wstrząsem. My się budzimy, mówimy, że chcemy zmienić swoje życie, a potem znowu zasypiamy. Żyjemy w takim uśpieniu i potrzebne są wstrząsy, które niejako zmuszają nas do tego, aby zobaczyć, co się ze mną dzieje, co się dzieje z moim życiem, na jakim etapie w tej drodze do nieba, do Królestwa Bożego ja się znajduję. Wiele spraw traci na znaczeniu w naszych oczach. Uświadamiamy sobie, że to, co bolało, nie było dla mojego zniszczenia. Prawda? To, co bolało, nie jest dla mojego zniszczenia, ale dla umocnienia na czas, w którym potrzebna będzie wytrwałość. Potrzebne będzie męstwo. To jest niezwykłe, że Bóg wzmacnia nas przez upokorzenia. Ludzie dorastają do bycia mężnymi, odważnymi, żyjącymi, będącymi wiernymi Panu Bogu, wtedy, kiedy doświadczają porażek. Czego oczekuje od nas Chrystus? Byśmy potraktowali każdą przykrość, na przykład zniesławienie, upokorzenie, za wezwanie do męstwa. I w tak niekorzystnym splocie sytuacji, o których była mowa, jest właśnie mój czas na składanie świadectwa. Potrzeba przyjąć, że ludzie, że sytuacje życiowe nie zawsze będą nam sprzyjały. My o tym wiemy, to jest teoria, ale kiedy przychodzi praktyka, bardzo często się załamujemy i chowamy się w sobie. Nie chcemy mieć z nikim nic do czynienia. Tylko zauważmy rzecz bardzo niebezpieczną, że bycie otwartym to jest atrybut Boga, bycie zamkniętym to jest atrybut diabła. Tak? I teraz tak, jak my jesteśmy otwarci na Pana Boga, bez względu na stan ducha, życia, nawet moralnego, w jakim się znajdujemy, Bóg jest dla nas pomocą, jest oparciem. Kiedy zamykamy się w sobie,
zamykamy się tym samym sercu na Pana Boga. I większy dostęp do nas ma zły duch. O tym nie wolno zapominać. Ludzie najbardziej kuszeni przez diabła to są osoby zamknięte w sobie, rozgoryczone, rozczarowane, sfrustrowane życiem, które uważają, że nie chcą mieć nic do czynienia ani z Bogiem, ani z ludźmi. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy słabi. Dlatego umożliwiamy Panu Bogu, by objawił w nas i przez nas swoją moc. Panie Boże, weź mnie w ramiona, napełnij mnie swoim duchem. Działaj we mnie i przeze mnie. Moje ciało, mój umysł, moje serce są do Twojej dyspozycji. I o tym trzeba szczególnie pamiętać w chwilach bolesnych doświadczeń. I doświadczając własnych ograniczeń, my wchodzimy w doświadczenie Boga, który je w nas przekracza. To Bóg przekracza w nas ograniczenia, a nie my sami. A jeżeli Bóg w nas przekracza, to On nas ponad tymi ograniczeniami przenosi. I zobaczmy, tu w tym właśnie stwierdzeniu zawiera się jakby istota duchowości małej Tereski od Dzieciątka Jezus. Tam, gdzie jestem mała, bezradna, bezsilna, tam Ojciec, Bóg mój, bierze mnie na ramiona i przenosi mnie ponad tym, co jest ponad moje siły. Nie trzeba kalkulować, jak będę się bronił, jak będę wyjaśniał, jak będę tłumaczył. Bóg myśli o mnie. Daje mi wymowę, daje mi mądrość, której inni nie będą w stanie sprostać. Skąd wziąć siłę do wytrwania w dobrym? Jezus mówi, ja jestem z Tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I trzeba zająć się Nim z taką troską, z jaką dotychczas dbałem o moich przyjaciół. Zobaczmy, że my bardziej dbamy o ludzi niż o Pana Boga w naszym życiu. W jakim sensie? Dbasz o tego, komu dajesz najwięcej swojego czasu. Komu daję najwięcej swojego czasu? Albo też czemu? Niekiedy oddajemy się naszym pracom w sposób taki bezgraniczny. Byłem niedawno na rekolekcjach i ojciec rekolekcjonista mówił, każdego dnia powinniśmy mieć przynajmniej 45 minut na taką adorację, kontemplację i 45 minut na solidne studium, czytanie, które będzie ogromnym pożytkiem, może nie tyle dla intelektu, dla umysłu, to też jest ważne, ale przede wszystkim dla ducha. Zobaczmy, o kogo ja dbam, o co ja dbam, o co się troszczę. Takim człowiekiem jestem. I potem przyjdzie czas, że my powrócimy do tych osób, które gdzieś po drodze zostawiliśmy. Dlaczego? Bo oni byli słabi i my byliśmy słabi. Trzeba odejść od pewnych osób, zajęć, aby się wzmocnić i powrócić do tej rzeczywistości z Chrystusem, abym nie uległ zniszczeniu. Ja i moi bliscy.